znaczy, że nie umiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro. A może ci od składaka założymy? To ty się ubiegł. Nigdzie nie wiedzie, bo kurwa tak mu się udawało, bo trzymał prostokera, bo to skręcał, nie? A teraz nigdzie nie będzie. Ja się przybić! Sam klakson działa. No teraz to jest... Pszczoła w puszkę wpadła, ty! Pszczoła w puszkę wpadła. Odłuj jak tablej! A, bo na krótko ją odpalałeś. Pierdziele.
Alarm się włączył. Ja na sygnale przyjechałem. No beta! Pani? Widziałem to, nie? Kurde, ale poleciałeś. Dobrze, nie? To jest enduro. To jest enduro. Prawie do odbuta doleciałem. Ale gleba. No tak to jest, widzisz, jak się terenu nie zna i się leci, nie? Bardzo wypało jest. No. Przewidziałem to.
To się nazywało wyjebać. Pięknie. 80 stopni odjebał kurku, nie? Ale zrobisz tak, nie zrobisz. Zakręt wibrownika, nie? Ja mówię tak, twój 2020, jak zobaczyłem pierwszy raz, mówię, taki porysowany, mój 2.13, żadnych rysek. Po jednym terenie zobacz. A jak ty jeździ, bo ja nie chcę jeździć. Mój, u mnie to się wkomponowało. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.